Co tam piszecie na tym czacie, bo ja jedyne co widzę to Eustachy wygryw. Eustachy wygryw nie przestaje mnie bawić. To jest tak głupie. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w jakimś tam stopniu pasuje i z tego sam jak ktoś gdzieś to tłumaczył, że to jest dużo bliższe oryginałowi niż to tłumaczenie fanowskie. Zresztą powiem szczerze, że The Best też nie jest jakieś bardzo kreatywne, tak? Więc jeżeli ktoś narzeka na Winner, a nie narzeka na The Best, to moim zdaniem jest to hipokrytą. Czy ja chcę quake'ować te dwa, czy ja chcę Jelly quake'ować te dwa, quake'uję i zobaczę jak to Jelly wyjdzie. To jest mi tak chujowe, że nie nabili swojego własnego syna. A w sumie to jest trochę... Jest to też trochę prawda. Czy są nie przejście do sieci dalszej? Bo tak to wygląda. Myślałem, że stąd się mogę przenieść do właściwej sieci, ale zdaje się, że nie. Eustachy wygryw. Też widziałem, że ludzie inne imiona też raczej woleli te fanowskie, aniżeli te nowe tłumaczone. Mówię, mnie jedyne co radzi to ten Eustachy, ale to też mam wrażenie, że dlatego, że mi Eustachy po wsze czasy będzie się kojarzył z Hojrakiem i absolutnie z niczym innym. Doszło się jakiegoś pana, z tego co widziałem to wszyscy mówią, że to jest bardziej pan jako useless. Useless. I że jest useless winner. Bo praktycznie pierwsze reakcje jakie widziałem to, że to jest useless dosłownie. Stąd się wychodzi. Hold up. Czyli masa po prostu nie ma przejścia do internetu u siebie? Czy ja muszę najpierw tym? Ja pewnie najpierw w internecie muszę znaleźć i to bokowe, żeby się tam dało przejść. Aaaa, shit. W każdym razie zapiszę. I mogę też zobaczyć z Woodmanem. Może jest tam, czemu nie? Czy to był najbardziej kreatywny boss wszechczasów? Trochę tak. Ach. Tam tu mam nic ciekawego. No dobrze. Defender też nie jest złe. Nie jest złe, nie jest też jakieś wybitne. O Boże. Kopałem. Wszedłem w to, jak idiota. Doskonale. To nie wygląda dobrze. Nice pick. Kanon. Miałeś środka do internetu założyć. Pamiętam, tylko jednocześnie chciałem zobaczyć, czy ten. Czy mogę zobaczyć z Woodmanem. A ewidentnie mogę. Mam straszną zupkę liter, bo zdaję sobie sprawę, ale jednocześnie mam wrażenie, że wolę mieć. Zupkę literową z chipów, których uważam, że mogę używać, aniżeli jakiś powiedzmy porządnie złożony folder kodowo z chipów, które mi kompletnie nie leżą. A propos Woodman. No, mogę z nim dalej walczyć. No i to już chyba fotujka. Mówcie mi jeszcze. Jeżeli się skupię na unikaniu, to nawet nie jest aż takie złego. Muszę to nasionko. Te nasionka zniszczy się ewidentnie. To mi się bardzo nie podoba. A może.
O, to on się dużo z tego leczy. A, było tak ładnie. Tutaj mógłbym sobie pewnie zmienić folder, żeby wrzucić więcej Fire Towerów i specjalnie pod tego bossa jednego. Au. Albo ogólnie jak średnicy chipów. Panie, na ile mi zależy na Woodmanie? Bo jaki chip w ogóle ma Woodman, muszę zerknąć. Your entire enemy area. Czy to jest ta przodówka na Tawakan? Jeżeli tak, to to brzmi jak coś, co bym nie ironicznie chciał. Więc zobaczmy może chipy po żywiołach. Wtedy zerknąłbym na ognistę. Kitery. Parę firesaldów może być, I guess. Przy okazji pozbędę się odrobinę chipów w kodach, które jakoś nie bardzo zalegają, jak takie pojedyncze. Mogę sobie parę fire towerów wrzucić chyba. Bardziej mi się będą opłacać niż aqua towery. To na pewno. Przy okazji ujednolicę sobie kody. Red Wave N. Ja za bardzo N-ek, więc nie wiem, czy aż tak mi się opłaca. Dobrze, jak teraz wyglądają moje kody właściwie? Jedno A, parę B, C, D, D. To C jest akurat bardzo przydatne, więc mógłbym przy nim zostać. Najgorsze jest to, że mam całkiem silne chipy w niektórych kodach, których bym niekoniecznie chciał, żeby były. A tutaj w pokładach posortuję? Okej, to przejdźmy na razie na początek może. Czy mam coś w kodzie B jeszcze? Sort jest taki sobie, Ice Punch raczej nie, chyba że ma jakieś komendy, o których nie wiem. Dalej. D od biedy. Jeżeli mam jakieś Sonic Wave, to mogę je zamienić. O, na przykład w ten sposób. Dash, try arrow, nie. Elixir, div, e. Try arrow, e. W E mam tylko Snake Egg i try arrowa. Coś jeszcze w F może? Elixir szybciej... ma to sens, tylko nie byłem pewien, powiem szczerze, czy to robią i teraz jak o tym mówisz, to... Powiem więcej, to ma bardzo dużo sensu. Dużo więcej niż chciałbym przyznać, że ma. Pozbędę się tego. Nie chcę escape'a. Pod G mógłbym sobie wrzucić w sumie. Na przykład zamiast rolki. Przeczytałem listę chłopów. Słuchaj, jeżeli miałbym folder z dużą ilością Navi chipów, to w pewnością byłaby to lista chłopów. Jak to wyjść do sklepu zjeść śniada... Marcin? Czy chcesz mi się wytłumaczyć z tego, że jesz śniadanie o takiej porze? Dobra, ten folder wygląda już zauważalnie lepiej, zwłaszcza do walczenia z Woodmanem. Kwestionuję po prostu, o której jesz śniadanie. Nie wszedł mi Fireman. Następne zmiany. Znaczy, ja wtedy po prostu tego nie nazywam śniadanie, okej? Okay? To było szybkie. Woodman 2, nice. Ale teraz to na pewno nie pójdzie tak dobrze, bo już widzę, że mam dużo gorszy folder. Znaczy, dużo gorszą rękę może, tak? Może gdy nie oberwał, nie razu. Chyba nie trafiłem. O nie, kolejną osobę Luna wygania z czatu. Ja nie wiem. Luna, to ty robisz. BP... Więcej B chyba nie mam. Nie, to na pewno nie będzie DB walka. Czy mógłbym się też chwalić rzeczy? Czy on panuje przejść na pierwszy rząd? Tak.
I nie mam go czym dobić, to doskonale. Nie wiem, z tego życia. To nawet nie będzie dwójka, podejrzewam. A, to była dwójka interesująca. Chcę dostać trójkę, jak już tutaj jestem. Cześć, Sylwia. Fajne sordy. Czy mógłbym nie palić w ataki? Jak tam dzionek? Powoli, powiem szczerze. Nie mogę się doczekać już weekendu. Załatwiam sobie urlop na przyszły tydzień. I planuję ten tydzień bardzo intensywnie wykorzystać nagranie. Tak bardzo, jak się tylko da. To będzie 100% grania w graniu i nic innego. Wychodzi DLC do Elden Ringa, chce przejść SMTR. To zdecydowanie będzie grany tydzień. Wiem, że pewnie można spojrzeć dziwnie na to, że ktoś bierze urlop na granie, ale... To 100 godzin tylko? Jak na to, ile sobie w życiu ognistych chipów, to i tak zauważalnie rzadko wchodzą. Cały dzień, że nie krzyczałem, ty mama mnie zatem krzyczała. O, do roboty byś się wzięła, dziecko, a nie, tylko leżysz i nic nie robisz. O! Wow, ten czek mi nie szedł. To za to, że śmieszkowałem. Za dużo bywasz, to prawda. Nie potrafię jakoś się unikać kompletnie. I mi się to nie podoba. Zastanawiam się, co mogę na to poradzić. Mam armora, bodajże wood armora. Spróbujmy dodać. I skupmy się na unikaniu. Teraz, już skupione? FK. Nic więcej. No dobra. Muszę git good, to prawda, akurat. Git gutnięcie w tej sytuacji jest wskazane. On jest na hita z tego, jeżeli zdążę. To nie będzie wciąż SK i za dziesiątkę dostanę kasy, nie wiem, ze swego życia. Czekam, aż kogoś razu go w końcu zesankuję i dostanę kasę i będę słony o to. Nie może być tak źle, prawda? Oho, daj na wave'y. Teraz sobie nie było to dobrze. Aj, kurde. Pomyślałbym, że mam naprawdę wystarczająco tych ognistych chipów. Ewidentnie nie. Wbiegłem w to jak idiota. A ten nie uniknąłem. Nope, nie ma ognistych chipów. Ja dzisiaj nie wyjdę z tej walki, jeżeli będę chciał dostać tego. Jeżeli będę chciał tą trójkę dostać. Chyba, że akurat dostanę jakiś wyjątkowo dobry rzut. Ale ile będę miał chipów do przytopienia w tej derze? O, panie. A, bo chętnie się nauczyć mi walczyć, też jest opcja. To jest G, czyli chuja. Chyba, że już do to nie muszę dawać chipy w pierwszej rundzie. Nie wbiegaj w ataki. Zrobię sobie krzywdę teraz.
Nie wiem, mam wrażenie, że mam problem z zobaczeniem tego w ogóle, że te panele się podświetlają. To już jest tak zwana starość i ślepota. Znaczy, ja pamiętam, że mi szło kiedyś dużo lepiej Beny, więc... To ja mogę. Fajny szczyt. On zdążył zadać obrażenia, to jest najlepsze w tym wszystkim. Ja daję sobie czat do wpływu, jak nie dostanę fałtujki, to stąd idziemy. A to nie wygląda jak dostanie fałtujki. To zdecydowanie nie wygląda jak dostanie fałtujki. Chyba, że tutaj jakbym dodał i dużo tych. Dużo ognistych efekt bym dostał. FK. To jest 400. 540. Kolejna. Zabraknie odrobinę. Jeżeli trafię wszystkim. A, kolejna. Oczywiście. Ojo! To fan klub Eustachego wygrywa? Tak. To zaiste jest fan klub Eustachego wygrywa. I mnie dostającego kasę za wysokie ranki. To też jest fan klub, od dzisiaj zakładam. Przy czym ja obawiam się, że jestem w tej części... Kurwa. Która nie hejci tego tłumaczenia, więc... Ja mogę. O, spójrzcie, jakie ładne chipy dostałem. Byłaby wielka szkoda, gdyby było już praktycznie po fakcie. Bo za dużo obydwałem. Jezu. Ale ty firetowery! Ja cały czas maszowałem... A, ja przez ten cały czas nie mogłem użyć chipów. A, to będzie dziewiątka i dostanę kasę. Nie, to będzie ósemka i dostanę kasę. Jeszcze kurwa lepiej. Eustachego nie cierpię. Ja jestem w stanie zrozumieć, z czego to powstało. Jakby... Au. Co my tu mamy? 300, 500... Mało. Nie znaczy, że mu się wszystko podobać. No ja mam, tak mówiłem wcześniej, że ja mam ten problem, że The Best i tak było takie mocno... rozpowiedziane, że tak to ujmę. Więc mnie samo The Best też średnio lajtuje. Nie żebym uważał, że Winner było jakieś dużo lepsze. We did it! Teraz dajcie mi go tylko. Czy mam jakiś pojedynczy? Tak, mam jakiś pojedynczy. Spierdalaj. I to mówicie, że mogłem z tego kompa przejść dalej? Wejdzie jest ok. Ja do Ediego gitary już też nic nie mam za bardzo. King Before, ja też nowy szacunku, Huzdur. Biegamy ataki. I takie miałem prosty do uniknięcia. Najmniej. No ja wiem, no te wszystkie zmiany, które zrobili względem już znanych postaci. I swear to God, jak oni mogli. Ty no, jeszcze to jak oni teraz Kay nazywają, albo Langa, to jest kompletna tragedia. Obrzydlistwo. Jestem po prostu zniesmaczony.
Już jestem w stanie przeboleć jakoś tego. Jestem w stanie przeboleć Eustachego wygrywa, ale Kay co zrobili? Wstydziliby się za siebie. A, to jest ten śmieszek z granatami, jej. Au. Aż to jest pozycyjstwo. Au. Ta. Hello. To drop down, I know that. Będę jeszcze lepszenie były do ataku, szybkość i trzeba wyładowania. Z tego co kojarzysz to tak. W sensie te czyste power-upy, bo o nich mówisz. O, ktoś mi mówił, że mogę stąd przejść do tej, do sieci, gdzie? Bo nie widzę. Czuję się jakby mnie oszukano. Oskamowano mnie kompletnie. Ej, Mifan, muszę pierwszy raz to znaleźć w rzeczywistej sieci. A i pewnie jest dokładnie. Aman. Z kiedy będę pękał się ataku, tylko w tych węczy? Nie było niczego, to zmieniało prędkość poruszania się. Przynajmniej przypomniałem sobie. Jedyne co mi z takich podobnych rzeczy przychodzi na myśl to, że... były chip, znaczy były chipy. Zazwyczaj to nie były chipy, tylko bardziej jakieś części do customizera, które pozwalały ignorować typ paneli, na których stoimy. No dobrze, widzę, że tutaj nie mamy przejścia dalej, więc będziemy się dobrze bawić. Dobra zabawa in question. Masz? Proszę. Dziękuję. Dajcie mi woodtowerkę jakiegoś, no. No dobra, muszę znaleźć w takim internecie. Welden, chyba wiem dokąd to zmierza. And I want to fucking die. Pardon, są nie boostowe prędkości poruszania się. Powiem szczerze, mam wrażenie, że prędkość poruszania się w tym... w Battle Networkach po arenie walki nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu na tyle, żeby była potrzeba zwiększania tej prędkości. Ale może to tylko ja. No dobrze. Potrzebuję zrobić standardowy manewr, jeżeli chodzi o BN1. Te chipy z ruchowymi panelami. Tak samo na lodzi teoretycznie się szybciej poruszasz. Bo pamiętam, że używałem tego jakieś 100 lat temu. Nie, to jest kwestia mojego czasu reakcji bardziej niż cokolwiek innego. Jest on dużo gorszy niż był kiedyś, to na pewno. Więc spokojnie, nie musisz się przejmować, to wszystko jestem ja. Nic innego, tylko ja. Wiem, że to nie świadczy ani trochę dobrze o mnie, ale jednocześnie niewiele mogę na to powiedzieć. Starzejmy się po prostu trochę, tak? Nie, no też podejrzewam, że to jest też przynajmniej po części kwestia jakiejś prawy, nieprawy plus. Tego, że wolałbym przynajmniej to większy mechanizm niż mam. Ja mógłbym to nawet ułatwić. Czekajcie chwilę. A, tylko jak to się robiło. Projektor. Otwórz projektor wyjściowych. Będzie odrobinę większy.
Tomeki Shadow of the Earth i nie wykluczam, że będzie w sobotę. Nie jestem pewien, czy chcę robić ten kompletnie na ślepo w piątek po robocie. Bo grę mam kupioną, a w piątek wychodzi teoretycznie. Chyba, że o czymś nie wiem i ten. I już wczoraj, znaczy już jutro jednak będzie. Już można grać? Nie. Wiem, że jutro Ameryka ma premierę. I nie jestem pewien, jak to w końcu jest z resztą świata. Bo na stronie widziałem, że podobno tak zwane Sona twierdzi, że u nas będzie o północy. Nie działało ten właśnie. A, w ten sposób, okej. Okay. Czyli taki gatman kliniczny paneli. Jeżeli to na mnie nie okłamuje, to w Polsce jest po północy w każdym razie. W sensie z czwartku na piątek. Więc choćbym chciał, to nie jestem w stanie streamować na premierę. Zwłaszcza, że w piątek idę normalnie do roboty. No dobra, moja ulubiona strefa. I gdzie ja chcę się dostać? Ja chciałem do internetu 3 czy 4. Przypomnijcie mi. Bo już nie pamiętam w tej chwili. Mężko, metafora na premierę wstępnie planuję. Cześć, Geralt. Czego szukamy? To jest ten problem, że ja też już nie pamiętam, czego ja właściwie szukam. chcę popełnić sudoku w tym momencie. Ja biję Stonemana 2, right? Ale to może robokuje skróty w turystę w takim razie, to będzie miał ten. I teraz jak się idzie? Idzie się... To w lewo. Trójki już nie, trójkę pewnie mógłbym znaleźć w takim razie. Tutaj do góry. Spróbujmy tak może. Jolo. To jest za szybki ode mnie. Aha, to nie było mądre, bo on się zatrzymał. Nie wiem, jakoś co do Atlusa mam takie przeświadczenie, że jest to jedna z nielicznych firm, co do których mogę kupić grę praktycznie w preorderze i nie spodziewam się, że się zawiodę. Jest niewiele firm, o których mogę to powiedzieć, ale Atlus jest jedną z nich. Podobnie wydaje mi się, że mógłbym z Samsoftem mieć, że na grach Samsoftu też się nie zawiodę. Chociaż tutaj już jest nieco inaczej, bo gdybym kupił takie Sekiro po pełnej cenie, to pewnie bym je przeszedł i może bym się w końcu nauczył. I Armored Core też mi aż tak nie podszedł, więc to rzeczywiście może było ten. Więc to może też była lekka przesada. Jestem z nielicznych firm, od której kupisz te same gry, drugi raz. Nie, mam wrażenie, że ludzie odrobinę wyolbrzymiają to, jak bardzo jest to jedna gra, zwłaszcza w wypadku tego. Zwłaszcza w wypadku Persona 3 Reload, czy SMT teraz. Nice, czy to będzie typu? O, oh, baby. Ach, odblokowałem sobie sal. Będziemy mogli już iść normalnie do internetu trójki. O mój Boże. Przy czym też co w softu ja mogę powiedzieć, że to jest tak, że gry mi nie podeszły. A nie, że gry są złe.
Bo wiem, że ludzie się zachwycają na przykład tym Armored Core'em 6, wiem, że ludzie się zachwycają Sekiro i że to jest po prostu bardziej ja problem, aniżeli gra problem. Zrobi mi nadzieję, że jeżeli chcesz coś dać do tego DLC na całej nowej wersji gry. O, tylko dlaczego DLC kosztuje tyle, ile kosztuje? Zastanawiam się, gdzie ja chcę być w tej chwili. Bo na pewno chcę sobie odblokować jeszcze masę, bo z tego co pamiętam, masę też miałem. No i właśnie bez bicia przyznam z Armored Core'em, że mi po prostu chyba za bardzo nie podeszło to, jak działają karabiny w tej grze, które były moim preferowanym stylem gry. I to, jak działa stagger w tej grze. Że mam wrażenie, że nawet jeżeli go bije, to przeciwnicy mogą się wydobyć z niego na tyle szybko, że czuję, że nic nie mogę zrobić. A biorąc pod uwagę, że jednak AC6 opiera się na tej mechanice, to nie jest coś, co mogę po prostu zignorować. A więc tak dzisiaj gramy. No dobrze. Taka masz kara, gra mnie tak zabije. Dobra, gdzie jestem? Jestem. Tu. Stąd BMDK brałem, czy ich tej tą. Przy okazji jest szansa, że spotkamy tego. Stonemana tutaj. Więc na wszelki wypadek sobie zaczynamy dwa razy. Ten drugi raz był kompletnie niepotrzebny. Powiem tak, ja sobie kompletnie nie ufam, jeżeli chodzi o mój poziom gameplayu ostatnimi czasy. Zwłaszcza po tym, co pokazuję w BN1, więc wolę zapisywać w miarę regularnie. A już SMC5 mnie bardzo mocno pod tym względem zręczy. Widzę snajperskie porywania, bo to brzmi jak coś, co mi dużo bardziej podeszło. Mówię, mi się wtedy bardzo fajnie grało karabinami, tylko jednocześnie mam wrażenie, że na walki z innymi atakami to nie jest coś, co jestem w stanie sensownie wykorzystywać. Bo zwykły pojedynczy strzał zadaje śmieszne obrażenia. A naładowany strzał ACK trafi raz na 20 razy może. Saga nie byłby lepszą mechaniką, gdyby nie dało się zadawanie dodatkowych obrażeń. Jeżeli... Znaczy zakładam, że mówisz to też w kategoriach, że byłoby to odpowiednio zrównoważone w innych aspektach rozgrywki, tak? W SMT5 możesz zapisywać gdzie chcesz? Tak, jest to bardzo fajna rzecz. Ja już kompletnie zapomniałem o tym, że w oryginale się nie dało przez to, powiem szczerze. I dziękuję Bogu, bo jest sporo rzeczy, które mogą gracza losowo udupić przez to, że krzywo spojrzał. Dodaję teraz na przykład takie czerwone demony, które na start mogą użyć dowolnej magacuchi umiejętności w tej grze. Więc zdarzyło mi się, że jak jednego takiego nie wyeliminowałem w jedno turę, to mi sprzedał Total Party Killa za dwukrotność mojego maksymalnego HP. Hashtag skillisho, hashtag git good. Dobra, jestem tu. To się nie szło, bo dołem się szło. Czy istnieje świat, w którym ja ich zabijam na hita? Istnieje. Jolo? Au. Szkoda. Próbuję się wysprytnić trochę i mi to nie wychodzi. Próbowałem za sprytnie to zrobić. Już nie będę. Był na początku jakiś demon z 60 levelem. No jest parę takich demonów. Przy czym tak, żeby wpaść na niego powiedzmy bez
jakiejś wiedzy bez uprzedzenia, to też chyba trzeba się mimo wszystko postarać. Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy jak tu biegać szukać Stonemana? Bo domyślam się, jak wielkie to szans na spotkanie go. No dobrze. Już nic nie mówię, I guess. Snack egg. A co my dalej mamy? Paskudne chipy trochę. Mimo tego, że robiłem porządki w folderze, to to wciąż jest dupka. Ja też chciałem śmiać właśnie, że to taki trochę wilk moment. A, kurde. Wciąż nie mam dwóch rzeczy w tym samym kodzie, to? A i w tej chwili to jest chyba kwestia Dino Wave'a, plus dobicie go tym Busterem. Stoneman 2? Jest. Wezmę go sobie. Nie wiem, czy chce mi się szukać kolejny raz. Bo teraz tak, co jeszcze mogę zrobić? Mogę iść do dziewiątki i tam znaleźć tego? Batcomena? Jeżeli dobrze myślę. Jeżeli ktoś mi powie, że nie powinien być w internecie 9, to może macie rację. Ale ja się nie przejmuję takimi debetgami. Powtórzę, nie przejmuję się takimi debetgami. Oczywiście. Idealnie. A. Błędy mogły zostać popełnione. Nie trafię go. No dobrze. A, bo to cztery kamienie po prostu przywołuje, a nie ten. Czyli on zawsze ma taki sam potencjał zadawania obrażeń, teraz jak o tym myślę. A, to jest paskustwo. Jakiś chip? To nic karęga, rozumiem. A mi jest to co zmienia, biorąc pod uwagę, że jednak trochę przedobrzyłem. Aha. Nawiguję trochę z mapą, bo chcę sprawdzić, czy czegoś ważnego nie pomijam. Fajne aury, lubię takie. Arła miecza tak zwana. Amidemaru do miecza. Zastanawiam się, jak to najlepiej rozwiązać. Chyba tak. Yep. I teraz Woodmanem ich potraktować. Cieszę się, że dziesiątki, a nie setki. No setki musiałbym chipem już odbijać. Do 80 mogę tym. Mogę samym Busterem. Setka już niestety nie wchodzi w grę. O, Aqua Aura, nice. Jakby zdaję sobie sprawę, że Aqua Aura mi niewiele daje. Bo chyba żaden przeciwnik nie będzie mi zdawał w tej chwili tak mało obrażeń. Things up. Chciałbym, że w takiej nazwie, a nie w odwrotnej. Bo tutaj to był jednak zapping. W dalszych częściach. Funk. Czy ja zdążę? Nie będę próbował. Funk. I kasiutka. Edu. Jak ja mam zrobić jakiś fajniejszy folder, jeżeli jedne co zostaje to kasa?
czekam, aż znajdzie się jakiś mondala, który mi powie, żebym po prostu przestał dostawać kasę i zaczął dostawać chipy. Kupuj chipy. Te do kupienia nie są jakieś pytanie dobre i kosztują miliardy. Zawsze wiedziałem, że będę mógł liczyć na Civica. O, Jesus. To było paskudne. Czy ja zdążę? Nie. Bo jestem w animacji. Teraz zdążę. Jądzę, bo nie mam ich. Dobra, widzę, gdzie muszę iść przynajmniej. To jest pozytyw. Oho, moje ulubione wirusy, z którymi dość długo nie wiedziałem, jak sobie radzić. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam. A nie wiem, że jedną z opcji radzenia sobie z nimi jest po prostu zabicie ich, zanim złożą jaja. Doskonale. No, dajesz. Kasa. Znaczy nie najmniejsza kasa mi się przyda, bo wiem, że jeszcze mam te, że jeszcze mam power upy do zgadnięcia, a one jednak kosztują raczej po 25 kafli. Przednie jak będę przebiegał w ten sposób, to powinien być bezpieczny. Do następnego naładowania customa. Albo do naładowania Bastera do końca, jedno dwojga. Nie wiem, zastanawiam się, czy to wymagania na ocenę są w tej grze takie wysokie. Czy ki diabeł? Wow. Przestań robić niedobre rzeczy. A, on był zagadowany, nie zwróciłem uwagi. A ma jakie odrobina? To są fire swordy. Fire swordy są mi trochę niepotrzebne w tej chwili. Wymagając sobie mogę sprawić? Pewnie mogę. O Boże, co ty robisz? Nie trafię, co? Nope. Ale bym teraz nie poradził takim Hirosordem. Ej. Tak myślałem. Czy to było zbyt optymistyczne? Chcesz się stamtąd ruszyć, plus? Okej, okay, nice. Vaskoman. Ile mam kasy? Mało. Bo zastanawiałem się, czy mogę ten. Czy mogę. Cokolwiek sensownie ogarnąć. W tej strefie, w której jestem. Mogę zawsze jeszcze przejść kawałek dalej. Czekaj, gdzie jestem? Jestem tu. O, to miniboss. God bless miniboss. Achievementy? A to nie znam. Ja na Switchu nie wiem, co to achievementy. Znaczy wiem, że wyskakują jakieś tam powiadomienia czasami, ale na Switchu chyba przyjmuję się tym tak mało, jak to tylko fizycznie możliwe. Czy to zadziała? Tak, nice. To teraz tylko muszę te
tego szczurasa cholernego się pozbyć. A zauważyłem, że przed tym przecinkiem jednak da się uciekać. Bo myślałem, że się nie da. Tylko z jakiegoś powodu czasami mam wrażenie, że mi nie do końca łapie input, jaki bym chciał. Żadnego sekretnego bossa tego odblokowuje się daje takiego wygina, ale boję się. Jak o tym tak teraz mówicie? To co, skoro tak dobrze mi idzie? To ja tu zaraz wrócę i będę miał kasę na ten. Na... Na tego power-upa. Że mam faktyczne mamy to wiem, bo jak bawiliśmy się z Tewikiem w Archipelago, to tam... można było wydobyć dosłownie na magię. Więc tyle akurat kojarzę. Nie zdziwiłbym się, gdyby na tym, na Switchu Online było podobnie, szczerze mówiąc. Nice. Właśnie, bo zapomniałem fajt. Czym są Ice Cube? Crystal Ice Cube, Range 1. To teraz jeszcze pytanie, czy z tymi Ice Cube'ami cokolwiek się robi? Czy one po prostu są, kropka? Jolo. A, to było bezpieczne akurat? Tak, nie tak, że masz kolekcję, wszystkie damy ci bierze? Ma to sens. Czy ja dobrze przyszedłem? A. Czy ja źle poszedłem? Chyba dobrze poszedłem. To już jest Andy. Nie masz zielonego pojęcia, biorąc pod uwagę jak wyglądają tutaj koledzy, to jest spora szansa. No właśnie tutaj mam wrażenie, że wszystko wygląda po prostu identycznie i przez to ciężko powiedzieć coś. To już jest to, czy jeszcze nie jest to? Kiedy Gazen Killfinks doskonale au. Szanowni to base. Zwłaszcza, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków anime. Wiem, że często to ludzi to też kategoryzuje po prostu jako slice of life, ale nie zawsze. Bo slice of life potrafił być też poważne. Tego w większości uroczych dziewczynek aż tak bardzo powiedzieć nie można. Tak, kurde, myślałem, że zdążę naładować. Dlatego potrzebuję power upa, dajcie mi power upa. Tak, wiem, że już zaraz w takim tempie, ale... dobra.
Boję się pewnie, że nie powinno mnie tu być. I będzie mi lepiej. Anime z bliźniaczkami. Jakby to powiedział klasyk, czy masz pojęcie, jak niewiele to zawęża? Tyle mi dam, o nie. To jest takie dosłownie, nie, wyrzuć. Zatem Rema, kto to? Najmniej zajechany żart w całym internecie, czy coś? Co? Rem Zero? Beautiful. Tam moja ulubiona część komputerowa. Moja ulubiona postać Neptuni. Okej, okay, może lepiej nie mówić takich rzeczy na głos. A poza tym nawet tak nie jest, więc czuję się odpowiedziany memując tego. Pieniądze. Nie chcę mi się wracać po Power Upa. Tylko w Neptunii z tego pamiętam to były Ramirom, a nie Ramirem. I tam to było bezpośrednie nawiązanie do części sprzętu. A Stone Man, wierzę w ciebie. Download more RAM. Anaki. Nie trafiłem, a nie jest tego na górze. Tam jest GameDeck 50 tysięcy. Jak to było? Zapisz przed GameDeckiem. Zobacz, czy jest 50 tysięcy. Jeżeli nie, to wczytaj. Powtórz do ustanej śmierci. Kocham. Szczytowe osiągnięcie game designu zaraz obok tego, co robi jebane SMT5. O, po prostu załóż lezy z chwili. Najlepiej na każdym demonie, a nie czekaj. Zaraz samuraj przyjdzie i powie, że po prostu git good. I swear. Let me in. Chciałbym w ogóle wiedzieć, w której strefie jestem. Tak, bez zaglądania w ten. W jakieś zewnętrzne mapy. Pytanie w sumie, co tutaj, że robi ten Gedon 2? Czy to jest przeciwne? Nie. Okej, czyli po prostu krakuje je te. Właśnie nie byłem pewien, czy Gedon 2 będzie działał tak samo jak w dalszych częściach. Nie zdążyłem, o mój Boże, to było paskudne. Co on zrobi fale? Nie, to mało. Znaczy inna sprawa, że ja go teraz nie mogę też strzelić sensownie, ale... No, to było przyjemne. Jestem Iron Body kolejne. Na owsianka boczna jego cię. Boże. To brzmi zdecydowanie za zdrowo jak na moje oczy. Ale ci nie krzywdzisz moje oczy zdrowymi wiadomościami. No dobrze. Teraz jak sobie z tym głównym poradzić?
Odpowiedź nie poradzi tobie, mnie nie do końca satysfakcjonuje, nie będę kłamał. No to ja ci... To ja ci poradzę, że jestem człowiekiem nie prowadzącym zdrowego typu życia. Czy myślałeś może, żeby zacząć prowadzić zdrowy typ życia? To nie dla mnie. Również ja umierający w wieku 35 lat. Kolego, wie jak to się stało, nie rozumiem. Przynajmniej jestem samoświadomy. To tylko gorzej o mnie świadczy, wiem. Zdaję sobie sprawę. Będzie on związany z ich strzelki. Jesus! Ja jednej przecież nie potrafię wcisnąć. O Boże, ja jeszcze nie zdążyłem. Znaczy, tego co widziałem, to właśnie zdążyłem aż za dobrze. Bo zdążyłem strzelić, a nie w granat. Dobra, jestem tu. Czy ja mogę tak to rzucić? Powinienem być w stanie. Kurwa. Dominus ma wrażenie, że ma takie pizze, które nie tuczą aż tak bardzo, bo mają mimo wszystko takie mniej zapchające ciasto niż taka, nie wiem, Pizza Hut. Czasami sobie biorę pizzę z Hut i mam wrażenie, że one są wtedy tak ulchne. Okej, czyli tu nic nie ma. A. No dobrze. A pytanie, czy ja chcę próbować jeszcze iść do pozostałych tych internetów, do których mam teraz dostęp? Czy po prostu próbować iść dalej z fabułą, bo tej nie ruszaliśmy, mam wrażenie, od jakichś 100 lat? Bo też mam wrażenie, że te chipy, które mogę tutaj potencjalnie znaleźć, nie są jakieś bardzo wybitne dla mnie. Zjadę sobie pizzę Sata, a weź nie opij takich niedobrych rzeczy, bo sam bym opierdolił pizzę Sata. A czemu mówicie mi takie niedobre rzeczy? Wiecie co? Wiecie co? Pójdźmy z fabułą dalej może. Well, to government. A nie, mieliśmy coś fajnie powiedzieć. Jak ten wiatr idziemy na pierwsze jeszcze. O mój Boże. Ja bym nie zjadł też tak dużo, trochę. Tata zaprosi nas na imprezę. Gdzie mamy się spotkać? O 7 przed trailerem na pierwsze piętrze lobby w Sejlabie. Doskonale. Najbliższym, to brzmi jak plan. O, ile można czekać na ciebie, mamo? Za każdym razem. Uśmiechasz się, jeśli śpisz. Wow! Dosłownie nic więcej nie robi. Potwierdzam. Dostaliśmy maila. Doskonale. Program Advanced, które w tej grze są bardzo ech. Poruszanie się na rolkach powinno być standardowe na całym świecie. Ja powiem szczerze, że nie umiem się poruszać na rolkach. Mam wrażenie. Albo inaczej. Nie umiem to mocne słowo, nie próbowałem nigdy, jest dużo lepszym określeniem.
Czekaj, do Sejla bo się wchodziło przed Waterboxy. Hej, 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 hej. Tego ma jakiś dwa używane wygląda na doskonale! Mam nadzieję, że wiesz, że to jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. No. Moshi Moshi? Sylab des? Miałem być na pierwszym piętrze, czyli zgaduję, że tutaj. Czy to nie jest pierwsze piętro Sylabu? To nie jest pierwsze piętro Sylabu. Sylab TV. Czymkolwiek Sylab TV by nie był. Down to the lobby. O, nie da. Okej, okay, chyba już widzę Sylab TV. Cześć Gigachod. O, nawet nie możemy dostać Patomena. Goddammit. Ja pamiętam, że któregoś razu jak jeździłem na rowerze, to skończyło się w dość nieprzyjemny sposób, bo próbowałem jakoś zjechać na krawężnik, żeby przed samochodem wjechać. I wjechałem chyba równolegle do dość wysokiego krawężnika i miałem dość nieprzyjemny wypadek. O tak, moje ulubione. Gadać z każdym nieznajomym w okolicy. Obrzydliwe. Teraz bym się zmęczył po dwóch. Nie, właśnie staram się ostatnio mieć jakoś tak wyrobioną kondycję, żeby się nie męczyć od samego tego, że po prostu gdzieś się przejdę czy coś. Jutaj na kartę lewą. Ja chyba nie miałem grami na kartę lewą. Cześć tato, kopę lat. Tak, to chwilę zajmie. O mój Boże, kto to jest? Nie poznaje się. Ja się boję po mieście jeździć. No, u mnie jest na tyle dużo ścieżek rowerowych, że ja bym się nie bał raczej, ale nie na rowerze. Plus u mnie jest inny problem pod tytułem wszędzie jest kurwa pod górę. To tak ma tatę. Tata to taka mam wrażenie, że odgrywa dość dużą rolę w atletykach. Ma oboje do jitów, to jest największe zaskoczenie w JRPG-u. What? To była długa impreza. Możemy się napierdziać każdego cuszy, jakie tylko istnieje? Kiedy ostatnio to się źle skończyło? Nie wygląda pani na kucharkę. Cześć, Chod. Nie chcesz może zawalczyć? On nie chce zawalczyć. Ja tutaj jestem tylko z polecenia mojego kochanego taty. Mąka, chcesz się zalewać do naszej matuli? Pety z pet butelek, haha. Mogliśmy jeszcze bić petomendo? Nie. Chciałbym, ale niestety nie. Kto tam dzisiaj będzie opowiadał bardzo za mądre rzeczy? O nie. Ktoś to hrabia szkielet. Uuuu, spooky. Mówiłem, że hrabia szkielet. Z polskiego Double Antio, jak na się Tomasy czy Mofeta, ten powiedział, że nie pali. Ha, ha, ha! Gdybyśmy tylko mieli peta, na którym jest chociaż odrobina światła, co nie?
Gdyby tylko. Gdzie mieliśmy iść na dół bodaj? I nie wyjaśniono, co jest to statochrono. Czy musi być wyjaśnione? Czy my będziemy naprawdę? Czy my naprawdę zjechaliśmy z sypem? Czy chcesz o tym porozmawiać? Plan, czy wszystko w porządku? Drzwi są kontrolowane na zamek, doskonale. To też jest zamknięte. Z sieci. I to bynajmniej stąd. No dobrze. Tak on poleciał pod biegiem. O nie. The Prince of All. Timelines. Nic tu nie działa. Ja mam to powiedzieć, jak nic tu nie działa. Dosłownie nic nie działa, nigdzie się nie można zalogować. Wodno. Czy rozumiem, że musiałem po prostu dosłownie z każdym pogadać, żeby ktoś tutaj łaskawie otworzył? No dobrze. Wszystkie komputery wysiadły. Tu jest zamknięte, tu się nie podłączymy. O, bateria się szybko zużyje. O nie! Podoba mi się, dokąd to zmierza. Oni mają to dosłownie na myśli, prawda? Zapisałem. A jak skończy mi się bateria, to nie możemy się jeżdżyć między wolkami. Doskonale. Teraz pytanie, co my tu mamy robić? Co oni mają przez to na myśli? Dlaczego ta gra taka jest? Aż mi dźwięk wysiadł doskonale. Czemu to mi się tak odłącza? No nie zastanawia. Mam pewne podejrzenie, biorąc pod uwagę, że jak pytam swoją kartę dźwiękową, to słyszę taki lekki pchnięcie. Nie dziwię się, jeżeli napadę USB z przodu mi siada. Nie chyba tak liczne. Domyślam się, ale sam pomysł nie denerwuje. Czekajcie chwilę, bo kolejny sesji ma się szkuje. A bo robiłem ten dungeon z mapą po prostu. Szczytowe osiągnięcie projektowania gier. Czy jak to tam się ładnie nazywa? Nie, no ja też się domyślam, że może nie być aż tak źle. No jest jako, że dźwięk mi wysiadł, to dajcie mi chwilę.